Andrzej, do domu. No już, nie miał. Chodź, już wystarczy tego szorowania po wycieraczkach. Chodź. Nie wiem, jaką historię, oprócz tej historii, którą znam, mają te mury, ale mój kot ewidentnie chciałby zamieszkać na klatce schodowej. Jesteśmy w kamienicy Pereca. Z 1913 albo 11 roku, jak weszłam tutaj pierwszy raz, to na pewno nie było wyjącego Andrzeja, natomiast fruwały tutaj po tym pokoju gołębie. Ściany były kompletnie zryte do zera, stare okna, podłoga zajechana, mieszkanie stało kilkanaście lat puste. No, były tutaj pewne niesnaski starych właścicieli i nowych inwestorów. Na szczęście udało się kilku rodzinom kupić mieszkania w tej kamienicy i ta kamienica już w tej chwili ma 18 bardzo, myślę, że szczęśliwych mieszkańców, którzy dbają i chuchają o każdy zakamarek tego mieszkania. Tutaj remont trwał ponad 2 lata, a można powiedzieć, jak się patrzy na te ściany, że trwa nadal. No takie mam życie. Andrzejku, no. Bez Andrzejku, twojego spokoju to my nie nagramy tutaj, no chodź. Dobra, przekupię kota, dajcie mi chwilę. No, możemy dalej kontynuować. Także jak kupiłam to mieszkanie, to była to totalna ruina. Na przykład między dwoma pomieszczeniami, bo tutaj było pomieszczenie, była ściana. Ile czeka się na wyburzenie, na pozwolenie na wyburzenie takiej ściany legalnie? No ja czekałam prawie 9 miesięcy. I właściwie to był taki największy kryzys w remoncie, bo po pierwsze, byłam już strasznie udupiona finansowo remontem i ekipą, która była jakby zatrudniona na zrobienie całego tego mieszkania. Nie mogłam ruszyć na krok, dopóki ta ściana tutaj była. Wynajmowałam mieszkanie w centrum i zaczęła się pandemia, więc straciłam wszystkie dochody. Powiem wam szczerze, że był to jeden z trudniejszych okresów w moim życiu. Tutaj jeszcze brakuje blatu kamiennego. Natomiast żyrandol, którego wam nie zapalę, bo no, muszę wezwać elektryka i może wtedy się coś wydarzy, będzie jakaś iluminacja świetlna. To jest projekt Justyna Oboladze, szalonego artysty, tak samo szalonego jak mój kot. Andrzej, robisz oborę, pokazujesz, jaką masz prawdziwą naturę, a ja to tak skrzętnie ukrywam przed wszystkimi obserwatorami, pokazując ciebie tylko z dobrej strony. Kotka miłego, sympatycznego, nie awanturującego się. No a jesteś awanturujący się. Moja mama była ostatnio u nas i zrobiła pranie i właśnie próbujemy dojść do tego, jaką część garderoby ugotowała w 30-40 stopniach. Podejrzewam, że to jest czapka Bartka, mojego chłopaka. Mieszkania, właściwie to mieszkanie samo do mnie przyszło. Powiedziała mi o tym, o tej nieruchomości moja przyjaciółka, która się zajmuje nieruchomościami. Ale powiedziała tak, Malwina, to jest piękne mieszkanie, ale cholernie dużo pracy i będziesz miała 10 razy dość, bo remont będzie trwał minimum 2 lata. No i wykrakała. Natomiast jak ja tu weszłam i ja się po prostu zakochałam. I powiedziałam, że biorę to mieszkanie, pomimo tego, że nie wiedziałam, ile ono kosztuje. I to była chyba największa, najbardziej przeinwestowany zakup w moim życiu, bo ja nie potrafię robić rzeczy po łebkach. Może nie ma tutaj w tym mieszkaniu jeszcze dzieł sztuki, nie ma jeszcze na przykład zrobionego biura, bo cały czas zbieram kasę na to, ale każda rzecz, która jest, jest no, zrobiona naprawdę na 100%. Ta wyspa była specjalnie zaprojektowana przez Karinę Snuszkę. Pierwsza wersja tej wyspy, jak wjechała do mnie na chatę, to ja się przeżegnałam nogami, bo była w złych proporcjach, w złym kolorze, ale efekt finalny jest zajebisty. Jest o tyle jakby skomplikowana konstrukcyjnie, że w jednej z tych nóg z tyłu jest kabel, który doprowadza prąd do płyty.
i to normalnie działa i funkcjonuje. A oprócz tego jeszcze w środku mamy tutaj dużą szufladę na patelnię, na jakieś łyżki. No ale to wymagało czasu, żeby dojść do tego, jak to technicznie zrobić. I to jest jeden, jedyny egzemplarz na świecie. Tak samo jak jedynym egzemplarzem na świecie jest ten żyrandol. Też w ogóle montaż tego tutaj, była stworzona specjalna konstrukcja, takie rusztowanie, żeby to wszystko przywiercić. Ona jest bardzo ciężka, zrobiona jest ręcznie, z pojedynczo montowanych witraży. Tutaj to jest już inwencja twórcza artysty. Ja się na to nie umawiałam, ale tak to zostało, bo mi się podobają te różowe akcenty. Na przykład stół. To jest projekt z Barcelony, hiszpański. W ogóle Hiszpanie świetnie projektują, muszę przyznać, że coraz częściej patrzę w tamtą stronę, bo mają coś takiego bajkowego. Nie wiem, czy to przez dziedzictwo Gaudiego, ale bardzo mi się te nogi spodobały od stołu i stąd jakby ten zakup. A krzesła? Krzesła znalazłam, to jest też historyczna rzecz. To jest projekt Borisa Sipka, takiego projektanta, który robił pod różnymi markami projekty. To jest dla Driade, takiej włoskiej marki. No urzekł mnie to siedzisko. Ma coś w sobie z Salvadora Dali, jakby te abstrakcyjne tutaj są te kule. Bardzo mi się to spodobało, a te pikowane krzesła to już projekt Nom Design i oni są z Ukrainy. I rozwijają markę. To był ich pierwszy w ogóle projekt. Sama sobie tutaj wybrałam obicie. No i co, no? Patrzcie, trzy kroki od kuchni, już jesteśmy w salonie. Taran! A tak to sobie wymyśliłam. Stwierdziłam, że chcę jak najwięcej przestrzeni w tym mieszkaniu. No i tak też uczyniłam. Jesteśmy w takim moim zakątku, gdzie znajdują się przede wszystkim moje ulubione magazyny, moi ulubieni twórcy, jak na przykład Bill Viola, który jest ikoną sztuki wideo, ale co najważniejsze, ten stolik to jest projekt holenderskich designerów i on jest zrobiony z odpadów produkcyjnych. Tak naprawdę nie ma drugiego takiego samego stolika, ponieważ to są sprasowane wszelkiego rodzaju plastikowe elementy, które im zostały po produkcjach i stworzyła się taka magma zamknięta w bardzo ciężkim plastiku. To natomiast jest sofa, no nie jest może najwygodniejsza, ale jest jedną z piękniejszych, jakie widziałam. Pierre Augustin Rosé. Jedną trzecią właściciela tej firmy jest Polka z Sopotu. Naturalna tkanina, to jest chyba merino. I coś tam jeszcze, nie wiem jak to się czyści. Może byście mi podpowiedzieli, bo tu mi się gdzieś wylała jadłam kukurydzę ostatnio tutaj na tym. I trochę mi się masełko polało, więc ta poduszka jest tutaj naprawdę uzasadniona, jej obecność. No i tak tutaj sobie spędzam czas. Jest jeszcze do tego puf, bo tak jak mówiłam, ta sofa nie jest najdłuższa, nie można się w niej rozłożyć, ale w momencie, kiedy wrzucę sobie pufik, to już jest całkiem przyjemnie. Skąd u mnie zamiłowanie do designu? Myślę, że zamiłowanie do designu wyniosłam z domu. Moja mama jest po Akademii Sztuk Pięknych, jest projektantką biżuterii. Mój wujek jest grafikiem, mój ojciec chrzestny jest grafikiem. Dziadek był reżyserem, był profesorem w szkole filmowej. Nauczyłam się patrzeć poprzez piękno przedmiotów, które ktoś kiedyś zaprojektował, którym przyświeca jakaś myśl. I tak też dobieram elementy do domu, ale cholernie jest to droga zabawa, więc na dłuższą metę nie polecam, bo wiem, że dawno temu już bym skończyła to mieszkanie. Oczywiście gdybym też inaczej żyła, tak? Gdybym nie miała takiego no, dynamicznie rozwijającego się życia, ale jak już sobie upatrzę jakąś rzecz i na nią zachoruję, tak było z tym stolikiem, tak było z tą kanapą, ale te wszystkie rzeczy jakby pojawiają się u mnie no, z odstępem roku, czasami pół roku, no bo wiecie, no, nie zarabiam takich pieniędzy, żeby sobie
wyrychtować chałupę designerami zagranicznymi, polskimi od jednego zamachu, no. Wiecie, no, po prostu bardzo drogie rzeczy są. A nie można razem? Nie można kupić od projektanta do domu i butów od projektanta? No to właśnie tak. A potem wiecie, bułka z masłem, no, do końca miesiąca. Garderoba to ważne miejsce w moim domu? To bardzo ważne miejsce w moim domu, może wam pokażę. Chodź. Tara! To jest moja garderoba. No i tutaj akurat jak włączyłam światło, to nie widać tego efektu, ale światło jest puszczane w linii przodu, dzięki czemu mamy oświetlony but idealnie od góry i od dołu. I nie ma cieni. I wszystko widać jak w sklepie. Ale jednak nie jest to takie chamskie, sklepowe, witrynowe światło. Tutaj rzeczona tapeta. No więc dla mnie najważniejsze, bo ta tapeta w ogóle występuje w większych panelach, ale dla mnie najważniejsze było to, żeby była kontynuacja tego klonu palmowego, który jest na balkonie. No i oprócz tego bardzo ważne było to, żeby zachować panie, które gonią kurkę. Uważam, że to jest super słodkie. No i tu jest domek herbaty, gdzie państwo grają w jakąś taką grę typu warcaby. No jakoś super, super cute jest dla mnie ta tapeta. Byłam ręcznie malowana. Jak podejdziecie sobie tutaj z bliska, chodźcie, zobaczycie fakturę. Każde uderzenie pędzla widać. A ja w ogóle mam faskę od dziecka na Azję, na Japonię, na Chiny też. Aczkolwiek im więcej wiem o historii Chin, tym bardziej mnie przeraża to, do czego człowiek jest zdolny. Ale marzyło mi się właśnie albo samurajska zbroja gdzieś tam postawiona w gablocie, albo taki drzeworyt japoński. No i stanęło finalnie na takiej tapecie. Tutaj oczywiście można sobie zajrzeć, prawda? Nie wiem, czy ja chcę was tutaj zapraszać, ale tutaj miałam dzień dobry ostatnio i pokazywałam szafę z Traitorsów. Są jeszcze jakieś pozostałości butów. No to się wszystko zamyka. Niestety mój chłopak, okazuje się, że jak się ludzie zaczynają razem ze sobą mieszkać, to trzeba chłopu zrobić miejsce w garderobie. No więc umówiliśmy z Bartkiem, ponieważ on jest wyższy, że on będzie okupował te wyższe półki. Ale jemu się to nie podoba i proszę, jak próbuje mnie wkurzyć i próbuje siłą przejąć moje półki. Udaję, że tego nie widzę. Wychodzimy stąd. Uwaga. Dobra, to jest kibelek na szybko. Zapraszam. Najmniejszy kibel świata. Przebijcie to. A to jest już sypialnia. Miejsce, w którym bardzo często zasypiam w butach i w szkłach kontaktowych, tak? I rano się budzę i mam strupy zamiast oczu. No ale takie to jest życie w telewizji, no nie polecam. Łóżko, zależało mi na tym, żeby właśnie zostać w klimacie Japonii. W związku z tym stąd takie niskie zawieszenie. No i słuchajcie, no to właściwie tyle. No tutaj będzie jakiś obrazeczek. To jest żyrandol, który Karina Snuszka wyłapała gdzieś na jakimś pchlim targów we Francji. To są też z Murano. Takie dwa obiekty świetlne z lat 70. z tego okresu Space Age. I rozumiecie, ja po prostu wracam do domu, w butach wskakuję na to łóżko i oddaję się rozkosznym przygodom spisanym przez Wiktora Krajewskiego w tym wspaniałym wydaniu. Och, jeszcze pachnie nowością. I potem budzę się rano tak.